Dzień dobry, witajcie. Witam serdecznie. O, tu pury jakiś zdechnięty. Zdechnięty. Jak no, słuchaj, ręce. No co to, co ma być, jak ma wyglądać, jak jest tyle, tak sucho, nie ma deszczu. Jest bardzo sucho. Wczoraj przeżyłaś dwie burze u nas. Tak, z piorunami, ale bez deszczu. Wirtualne w nawigacji. Tak. Miało padać od 17 do 18. Tak, jakie to miało nie być. Witajcie. Witam Was z pięknego, malowniczego miejsca. Za chwilę się odwrócę. Pokażę Wam tabliczkę, gdzie jesteśmy, gdzie przyjechaliśmy dzisiaj. Podlasie jest piękne. Piękne, nieznane. Czego dowodem jest na przykład Tykocin. Czego dowodem jest wiele różnych atrakcji. Mieliśmy okazję niedawno odwiedzić Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży, które zmieniły jakiś czas temu swoją siedzibę. Ja kiedyś jeszcze jako dziecko w szkole dwukrotnie byłem w tym muzeum. W tej chwili zmieniła się lokalizacja, ale zmieniło się również wystawa tego muzeum. Jesteśmy bardzo zachwyceni, mile zaskoczeni tym, co to muzeum proponuje, co przedstawia i tak dalej, więc między innymi muszę Wam powiedzieć, że między innymi zachwyciła nas wystawa lamp, zachwyciła nas wystawa bursztynu. Z tego, co tutaj nam kustosz powiedział, jest to jedna z najcenniejszych i najpiękniejszych właśnie wystaw bursztynu w Polsce, więc słuchajcie, taka mała miejscowość Łomża i tutaj region, prawda? Tykocin jest też niedaleko od Łomży, jest kilkadziesiąt minut takiej spokojnej jazdy ode mnie, od mojego domku, a tyle ciekawych rzeczy tutaj się dzieje, no nie sposób Wam tego wszystkiego pokazać, opowiedzieć. Myśmy tu już dzisiaj byli, zwiedzili, to jest dzisiaj piekielnie gorąco, naprawdę jest upał, ponad 35 stopni. Ciężko oddychać, troszeczkę teraz się pogoda ustabilizowała, no z uwagi na to, że już słońce chyli się ku zachodowi i jest już chłodniej, ale jeszcze jest gorąco, ale my już tutaj byliśmy w środku, zwiedziliśmy ten zamek, tą część dostępną dla zwiedzających. Zamek został 20 lat temu, zaczęto go odbudowywać, bo został zniszczony doszczętnie. Tutaj więcej materiału dowiecie się z Reni filmu, bo też ona robi filmik na ten temat. Ona tak bardziej ze strony historycznej, ona się bardziej pasjonuje tą historią niż ja. Ja pokazuję tak poględnie, oględnie to wszystko, tak z tej mojej strony. Nie chcę tutaj za bardzo się zagłębiać, czytać tą historię, tej historii, ale tak, takimi moimi prostymi oczami chcę na to spojrzeć, więc reasumując, żeśmy byli tutaj w środku, trzeba zamek zwiedzić z przewodnikiem, wykupuje się bilecik, są odpowiednie, na odpowiednie godziny, każdy czeka na swoją porę, no niestety nie można tutaj tego filmować, nie można udostępniać takich nagrań, ale z zewnątrz jak najbardziej, także kto by chciał, kto chętny, to tutaj zapraszamy na Podlasie, bo Podlasie jest taką, właściwie to jeszcze tutaj wschodnie części Mazowsza, bo to jeszcze regionalnie należy do Mazowsza, więc ta historia tutaj Mazowsza jest bardzo barwna. Mój ojciec niestety już nie żyje, ale on też bardzo się mocno interesował tą historią i z tego, co pamiętam kiedyś z rozmowy, jaką z nim odbyłem na temat właśnie historii tutaj naszego regionu, to też mówił, że doczytał się, nie wiem jakie to ma potwierdzenie rzeczywiście w historii, ale że doczytał się informacji, że nawet były plany, żeby przenieść stolicę do Łomży, bo to było takie miasto. Zresztą tutaj Tykocin też jest taką, ma bardzo ciekawą lokalizację, jedno z najstarszych miast tutaj w regionie. Bardzo dawno uzyskało prawa miejskie, dużo wcześniej niż Łomża. Więc doczytał się, że tutaj miała być do Łomży przeniesiona stolica kraju, stolica Polski. Więc to historia jest bardzo ciekawa. My tak dzisiaj pobieżnie tutaj zamek, żeśmy zwiedzili i powiem Wam, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz, tak ze strony kulinarnej powiem Wam, że zjedliśmy obiad, wybraliśmy sobie dania, które naszym zdaniem będą ciekawe, no i powiem Wam, że absolutnie żeśmy się nie zawiedli. Ja miałem to szczęście, że zjadłem swoją porcję i też spróbowałem tego, co zamówiła Renia. Powiem Wam, że
Zrobiłem zdjęcie menu. Menu jest również dostępne na stronie właśnie tego zamku, tego muzeum, ale powiem wam, czy tam restauracja, ale powiem wam, że jedzenie pierwsza klasa. Myślę, że tutaj żadna z restauracji by się nie powstydziła takiego jedzenia. I ja tutaj wam z czystym sumieniem od siebie mogę powiedzieć, że Renia również może to potwierdzić. Jedzenie pierwsza klasa. I te miejsca, które odwiedzamy tutaj na tym Podlasiu, powiedzmy to regionalnie, administracyjnie, no Podlasie, bo regionalnie to jest pomieszane, ale te miejsca, które odwiedzamy, to jeszcze żeśmy praktycznie w żadnym miejscu się nie zawiedli na jedzeniu, także to są takie, powiem wam, perełki, nieodkryte jeszcze perełki. My zachwycamy się różnymi regionami, co prawda może nie ma tutaj jakichś takich specjalnie atrakcji typu stare zamki, jakieś, nie wiem, atrakcje takie typowo turystyczne, ale dla osób, które chcą spokojnie zobaczyć kawałek historii, zwiedzić kawałek nieznanych jeszcze dziewiczych niekiedy terenów, to Podlasie, tutaj ten region północno-wschodniej Polski generalnie jest jak najbardziej dla takich osób. My z Renią właśnie należymy do tych ludzi, którzy cenią sobie spokój, ciszę, i właśnie takie perełki, nieodkryte perełki. No i kolejny punkt na naszej drodze wycieczki. Jesteśmy... Który udało nam się w końcu znaleźć. I tak. Wiecie co? Chcieliśmy zajrzeć tutaj do synagogi. Jest ona dzisiaj nieczynna, jest tylko w niedzielę od 10 otwarta. Dzisiaj o 19 w sobotę odbywają się ewentualnie koncerty. I chodzimy, szukamy, no chodzimy, nie ma. Krzyś mówi, no to wrzucimy w nawigację, krążymy, nie ma synagogi. Ja mówię, jedziemy. I Krzyś się pyta tutaj dwóch panów, gdzie jest synagoga? A ci panowie, oni byli właśnie z synagogi. Mówią, tutaj jesteście, a parkujemy tam, przed synagogą. Także ja mam takie szczęście zawsze, że po angielsku nie potrafię, ale jest po polsku napisane. Jest po polsku, a tutaj jest też brajlem. Jest taka historia tego budynku, że został wybudowany w 1642 roku i przetrwał do dnia dzisiejszego praktycznie w nienaruszonym stanie. Została tylko odświeżona, wyremontowana. I tu obok znajduje się Villa Regent, znajduje się restauracja, także też bardzo ciekawe tutaj mogą być dania, ale my jesteśmy już dzisiaj pełni, nie tylko wrażeń, ale właśnie i po tym wyśmienitym obiedzie w zamku. Także jeszcze kupiłam pierożka tatarskiego. Jeszcze nie wytrzymałam. Coś tam nie Czeburek. Mów nazwy, bo to na pewno nie trafisz. Czeburek to był, to jest pieróg tatarski. Na wynos już go wzięłam, bo wcisnąć się nie dało. No ale tutaj no szkoda. Powiem tak, szkoda, troszeczkę że nie czuję tak. Niedosyt. Troszeczkę ogromny niedosyt, bo tak liczyłam na to, że zobaczę synagogę od środka. Nigdy jeszcze w synagodze nie byłam. Byliśmy w meczecie, byliśmy w cerkwi, tak, mnóstwo kościołów. Tutaj jest też bardzo piękny kościół, zresztą tak. Wrzucę wam nagrania ze środka. Ale tutaj no, liczyłam, że może uda się zobaczyć właśnie torę, jak wygląda, jak to, no ale... No niestety się trudno. Nie udało. Wszystkiego nie można. Byłoby za pięknie. No miejsce jest cudowne, to wszystko jeszcze zachowane w takim, jak to Renia mówi, pierwotnym stanie. Bardzo ładna w ogóle Tykocin jest. Tykocin jest bardzo ładny, co mi się tak. podoba? Ciekawe te miejsce. Alejki brukowane, że nie ma tutaj tego betonu. Asfaltu, tak. Betonu. Jest właśnie bruk naturalny, jest zieleń i to wszystko jest naprawdę tak gustownie zrobione. Zresztą zobaczcie tutaj, dużo takich dróg tutaj jest, które właśnie są jeszcze w takim dawnym stylu. Być może część została już odnowiona, ale część jeszcze jest.